Cześć, witam Was bardzo serdecznie w materiale, w którym postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy w 2017 roku nadal warto zainteresować się zakupem konsoli PlayStation Vita. Następca popularnego PSP został pokazany po raz pierwszy 21 stycznia 2011 roku, a już pod koniec tego samego roku pierwsze egzemplarze PlayStation Vity pojawiły się na półkach w japońskich sklepach. Premiera europejska odbyła się z kolei w lutym 2012 roku. Najnowszy handheld od Sony już w momencie premiery imponował mocą obliczeniową, dzięki czemu nawet dziś daje radę, szczególnie gdy porównamy Vitę do Nintendo 3DS. Konsola posiada bowiem 4-rdzeniowy procesor ARM Cortex A9, 512 MB pamięci RAM oraz dysponuje baterią o pojemności 2210 mAh. Na handheldzie znajdziemy dwa aparaty o przeciętnych parametrach, po jednym z przodu i z tyłu, tylny panel dotykowy oraz dwie gałki analogowe, których chyba najbardziej brakowało w przypadku PSP. PlayStation Vita wyposażona została również w 5-calowy ekran dotykowy o rozdzielczości 960x544 piksele, wykonany w technologii OLED lub LCD w nowszym modelu Slim, który trafił do sprzedaży w 2013 roku. Skoro o tym mowa, to PCH 2000 względem pierwszej edycji o oznaczeniu PCH 1000 posiada 1 GB pamięci wbudowanej, jest mniejszy i lżejszy, a bateria wytrzymuje w nim dłużej, głównie dzięki moim zdaniem gorszemu wyświetlaczowi LCD, który nawet nie dorasta do pięt, wyświetlaczowi wykonanemu w technologii OLED. Gry na PlayStation Vicie sprzedawane są na specjalnych kartridżach o nazwie PlayStation Vita Card lub w formie cyfrowej. Skoro przy kartach pamięci jesteśmy, to warto wspomnieć, iż w kwestii przechowywania danych Vita wspiera tylko dedykowane, dość drogie karty pamięci, które najczęściej trzeba dokupić oddzielnie. Jeżeli zamierzamy grać głównie w produkcji kupowane na nośnikach fizycznych, to powinna wystarczyć nam karta o pojemności od 4 do 8 GB. Natomiast jeżeli zdecydujemy się na nabywanie gier w wersji cyfrowej, to 8 GB jest absolutnym minimum. Osobiście i tak zdecydowałbym się na zakup jak największej karty pamięci, gdyż po pierwsze, gry na PlayStation Store często są tańsze niż te w sklepach, po drugie, warto mieć miejsce na przechowywanie gier z abonamentu PlayStation Plus, a po trzecie, PlayStation Vita obsługuje sporo gier z pierwszego PlayStation oraz PSP, oczywiście w wersji cyfrowej, gdyż konsola nie posiada czytnika UMD. Według obiegowej opinii na PlayStation Vicie nie ma w co grać, ale jest w tym tylko troszeczkę prawdy. Faktycznie, większość dużych deweloperów przestała wydawać gry na ową konsolę w okolicach 2014 roku. Ale po pierwsze, zanim to nastąpiło, to wypuścili oni na Vitę wiele świetnych tytułów, o których powiem na końcu tego materiału, a po drugie, na Vitę cały czas pojawiają się bardzo grywalne indyki czy gry japońskie. Przy okazji, jeśli posiadamy konsolę PlayStation 4, z którą swoją drogą przez jakiś czas sprzedawano owego handhelda w zestawie, to możemy korzystać z funkcji crossplaya lub aplikacji Remote Play, umożliwiającej przesyłanie obrazu z PlayStation 4 na Vita, dzięki czemu możemy grać w takie gry jak GTA 5 czy Wiedźmin 3, będąc w kuchni czy w łazience, i szczerze mówiąc, moja Vita najczęściej służyła mi właśnie do tego. Jeśli chodzi o ceny, to na nową Vitę trzeba wydać około 700 zł. Jednak, w związku z ograniczeniami produkcji od jakiegoś czasu bardzo trudno znaleźć się w sklepach stacjonarnych. Inną możliwością jest zakup używanej Vity na OLX lub Allegro w cenie od 200 do 450 zł w zależności od stanu i wieku konsoli oraz oferowanych w zestawie gier czy akcesoriów. Jeśli zdecydujemy się na drugą opcję przed zakupem, warto sprawdzić działanie żyroskopów, panelu dotykowego oraz aparatów, gdyż jeżeli te elementy konsoli będą niesprawne, to na przykład takie Uncharted Złota Otchłań stanie się niemożliwe do ukończenia. Tak czy inaczej, moim zdaniem nawet kilka lat po premierze warto zainteresować się zakupem małego PlayStation, o ile będzie ona dodatkiem do PlayStation 4 oraz urządzeniem do grania w autobusie czy pociągu lub jeżeli lubimy grać w indyki i starsze gry z PSP czy pierwszego Playa. Moim faworytem jest używany egzemplarz w wersji Wi-Fi z okolic 2012 roku z racji posiadania świetnego wyświetlacza OLED wraz z 8-gigabajtową kartą pamięci. Na koniec postanowiłem przedstawić Wam moją listę 5 gier, w które warto zagrać, gdy już zakupicie Vitę. Na pozycji 5 umieściłem Tearaway od Media Molecule, wydane 22 listopada 2013 roku.
Jest to zręcznościowa platformówka 3D o specyficznej grafice. O ile wydawać by się mogło, iż jest to gra wyłącznie dla dzieci, to jest to wrażenie mylne, bowiem nawet ja bawiłem się przy niej świetnie. Największym plusem produkcji jest wykorzystanie wszystkich możliwości Vity, takich jak ekran dotykowy czy aparaty. Na kolejnym miejscu znajduje się Little Big Planet, które jest tak naprawdę kolejną odsłoną tej znakomitej, ekskluzywnej serii, która na stałe zagościła w domach posiadaczy PlayStation 3 oraz PlayStation 4. Podobnie jak Tear Away, czerpie ona całymi garściami z możliwości omawianego handhelda. Trzecie miejsce zajmuje Assassin's Creed Liberation od Ubisoftu, wydane 30 października 2012 roku. Mimo iż jest to tylko kolejna opowieść o skrytobójcach, to obok Black Flaga oraz Trójki należy ona do moich ulubionych odsłon serii. Co ciekawe, w grze wcielamy się w postać kobiecą, a jak na odsłonę kieszonkową jest to gra bardzo ładna i długa, a więc idealna na wakacyjne wyjazdy. Killzone Najemnik to jedna z najlepszych gier, w jakie grałem na konsolach przenośnych. Podobnie jak inne Killzone'y, jest to pierwszoosobowa gra akcji, w której walczymy z Helgastami. Jest to jednocześnie najlepsza strzelanka dostępna na Wicie, bijąca na głowę Call of Duty znane z owej konsolki. Na pierwszym miejscu umieściłem Uncharted Złotą Otchłań, czyli poboczną odsłonę znanej i lubianej serii o przygodach Nathana Drake'a. Ciekawe jednak, Złotą Otchłań stworzyło Bend Studio, czyli ludzie od Days Gone, a nie Naughty Dog. Grafika w owej produkcji jest naprawdę dobra, historia jest ciekawa, a produkt ostateczny jak na kieszonkowe wydaje się być wręcz wybitny. To już wszystko, co przygotowałem dla Was w tym filmie. Jeśli macie jakieś pytania co do zakupu PlayStation Vity, to piszcie śmiało w komentarzach, a ja się już z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym materiale.